Witamy, drodzy Państwo. Dzisiaj kilka, jak zawsze, ciekawych i intrygujących i w ogóle zabawnych mniej bardziej tematów. A witają Państwa Andrzej Mielnicki. Igor Chrywna. Dobrze, Andrzeju, znamy się już sporo ładnych lat, nie powiem ile. Czy zauważyłeś u mnie takie pewne dążenie do doskonałości? U Ciebie? Tak, u mnie. No myślę, że każdy z nas dąży do tego, ale niewielu jest to dane. To Ci podpowiem, nie, tutaj nie przeze mnie nie przemawia pycha. Bardziej pączki. I tłusty czwartek, który ostatnio mieliśmy, chciałem zwrócić uwagę, że kula jest kształtem doskonałym, a ja co jakiś czas do tej doskonałości zmierzam, ale chciałem najpierw pokazać siebie, że nie jestem taki, znaczy, że jestem doskonały w sensie tego zdążenia do kuli. Ja chciałem się zapytać, ile pączków zjadłeś tak naprawdę? No ja właśnie, widzisz, ja w przeciwieństwie, zamiast tego bojlerka to kaloryferek, czy odwrotnie. I cztery. To no, cztery pączki to cztery za dużo, chociaż jak swojego czasu napisał jeszcze przed wojną Melchior Wańkowicz, cukier krzepi, jeden z najbardziej sławnych sloganów reklamowych, ale dzisiaj chyba troszeczkę nie... Dziś cukier w odrocie. Dzisiaj cukier już nie krzepi, chociaż nie wiem, co o tym by powiedzieli polscy rolnicy, ale chociażby hodowcy buraków przede wszystkim. Ale Andrzeju, ty piszesz tekst, że rolnik to ma jednak klawę życie. No tak, ostatnio każdy rolnik w Polsce to milioner, bo jak zaczęto liczyć, ile jest wart hektar ziemi, no to się okazuje, że prawie każdy rolnik na Warmii i Mazurach to milioner. No to taki milioner na papierze, no bo co z tą ziemią zrobić, no, jeżeli jej się nie uprawia. Mhm. Ale rzeczywiście ceny ziemi zaskakują, bo ceny ziemi rosną. Tutaj od razu, żeby było jasne, nie mówimy tutaj o ziemi pod domy, bo tak często się myślimy mieszkając w miastach, chociaż Andrzej nie jest mieszczuchem, ja jestem. Mówimy tutaj o zwykłej ziemi ornej, natomiast ja pozdrawiam Olsztyn w takim razie i inne okolice też. Ale Andrzeju, pytanie, z czym ci się kojarzy ciemność widzę? Ciemność widzę, to chyba na łożu Goethe powiedział. Jeszcze z czym? A nie, więcej światła. To nie, on mówił więcej światła. A tu? Ciemność widzę. A, ciemność widzę, no to nasz kultowy film przecież. Nasz kultowy film. Sztur. Ale tak, to jest seksmisja. Tak. Ale to już tak troszeczkę bardziej poważnie postaramy się mówić. Ciemność widzę, to jest skojarzenie też od dwóch dni. Z akcją, o której też pisałeś w czwartkowej Gazecie Olsztyńskiej. Ciemność widzę, to oczywiście tak ta akcja się nazywała. Chodzi o dla jednych podatek, dla innych haracz, danina. Chodzi o media i opodatkowanie wpływu z reklam. Jak ty to widzisz? No cóż, no, bez wątpienia nikt z nas nie lubi płacić podatków, no ale one są nieuchronne i tak jak śmierć. Jak skoro już to dwie rzeczy są, tak, nieuchronne podatki i śmierć. Ale no, wydaje mi się, że moje zdanie jest takie w tej sprawie, że zanim gruby schudnie, to biedny po prostu umrze, czy szczup chudy. I tak samo może być z mediami. Zanim te media wielkie i tak dalej, no jeżeli miałoby to zaszkodzić, mogą mieć kłopoty jakieś finansowe, no to szczególnie te media lokalne mogą nie przetrwać tego. Ale tak, ale raczej odróżnijmy tak, bo tutaj mówimy o mediach, to jest bardzo szerokie pojęcie, bo mamy tak, z jednej strony i tak tłumaczy to rząd, tak najogólniej rzecz biorąc, że tak naprawdę chodzi tutaj o tych gigantów Facebook, Google, którzy nie płacą. I to jest jedna bajka. Tylko, że ci giganci jak nie płacili, tak nadal płacą i nie można ich zmusić do płacenia, no bo uciekają do tych krajów podatkowych. Nie radzi sobie z tym, ani Stany Zjednoczone nie radzą, ani Unia Europejska sobie z tym nie radzi. No Chińczycy sobie mogą poradzić, no bo mogą zamknąć. To, ale to tych rozwiązań nie proponujemy stanowczo. Ja nie wiem, na ile zaboli to wielkie koncerny. Z tego, co mówią, wliczano z tych 800 milionów, które rząd planuje zebrać z tego podatku, no z tej daniny, haraczu, wybór należy do państwa. Tak, do państwa oczywiście. To z tych 800 milionów, no to wliczenia mówią, że ci wielcy zapłacą około 100 milionów, a resztę zapłacą media tu, nad Wisłą. Czyli no chociażby my pracujący w mediach, no bo nie zapominajmy, że ten sprzęt i tak dalej, to musimy kupić, to musimy... Ludzie, no to kosztuje, no nie da się. Nie mamy abonamentu, nie mamy
Natomiast dotacji z budżetu na ten państwa. Moment nie wiadomo, czy ta składka, bo to oficjalnie mówi się, że to ma być taka składka na rzecz. No nazwijmy to rzecz po imieniu. Pandemia się skończy, a podatek zostanie. To też, ale jeszcze jedno następstwo w tym wszystkim może być, bo my wszyscy troszeczkę zostaliśmy zaskoczeni tym pomysłem, ale no okej, my możemy być zaskoczeni, natomiast się okazało, że są zaskoczeni dwaj koalicjanci, bo i Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin mówili, że oni nawet nie bardzo na początku chcieli się wypowiadać, bo mówili, że oni nie wiedzą, na czym to polega. No, skoro powiedzieli oficjalnie, że to nie było z nimi konsultowane. Ale tutaj zmierzam właśnie do... Jak zagłosuje. Tak, no bo to jest jakby mamy kryzys na linii, mamy kryzys w samym porozumieniu Jarosława Gowina, mamy kryzys na linii porozumienie PiS, czy Jarosław Gowin, Jarosław Kaczyński i teraz nagle na swój sposób PiS, wydawało się, że Jarosław Gowin jest taką troszeczkę słabszą stroną w tym konflikcie, chociaż swoją liczbę szabel zachował, tam tylko dwie szable chyba zmienią obóz. I teraz jakby na swój sposób troszeczkę PiS dał no, piękny argument do ręki. No oczywiście. No to... Bo Jarosław Gowin już powiedział to już w mediach po zapoznaniu się z tym projektem, no, że oni po prostu tego nie poprą. Więc jeżeli nawet pięciu posłów z porozumienia tego nie poprze, no to tego projektu po prostu nie będzie. Nie, no oczywiście. I ja myślę, że akurat są pewne sytuacje. No polityka to jest tak zwana wykorzystywanie sytuacji. No w tym momencie wiatr zawiał doskonale, idealnie wręcz w żagle panu Gowinowi, no bo stał się, od niego teraz praktycznie wszystko zależy. No i myślę, że teraz już w Zjednoczonej, znaczy w PiS-ie będą wiedzieli, kto jest liderem porozumienia. Tak, bo mieli w PiS-ie pewne wątpliwości odnośnie tego i chyba teraz się okaże, że to jednak jest Jarosław Gowin. Andrzeju, a lidera lepiej nie drażnić. Sobie pomyślałem, lepiej nie drażnić lwa, ale lwem w obozie Zjednoczonej Prawicy jest jednak kto inny. Andrzeju, lokalne sprawy. Jak myślisz, czy Olsztynowi jest potrzebny dworzec kolejowy? No myślę, że no, powiedziałeś, że ja jestem z Dywin. No to, no, to nie jest ci potrzebne. Jestem, czuję się i tu pracuję. I czekaj, ale masz najbliższą stację kolejową, to masz w Buchwałdzie, nie? W Dobrym Mieście. Nie, w Buchwałdzie jest chyba najbliższa, patrzę z punktu widzenia Dywin chyba. A wiesz, albo w Cerkiewniku. No dobrze, sprawdzimy na mapie. To znaczy, ale wiesz, tam nic, znaczy, no na razie teoretycznie nic nie jeździ, linia ma być rewitalizowana. Ale będzie jeździł. Tak, będzie jeździł. Będzie jeździło. Jest nadzieja na to, że pociąg, chociaż ostatnio się spotkałem z taką opinią, że to może długo potrwać, ale jest nadzieja, bo rzeczywiście linia ma być rewitalizowana. Ale wracając do dworca, to myślę, że to jest takie miejsce, którego chyba wszyscy olsztynianie się wstydzą. To mówimy o starym dworcu. Tak, mówimy o starym dworcu i czas najwyższy, żeby tam coś się zmieniło w tej przestrzeni. No, miało się zmienić, ma się nadal zmienić, miał tam powstać nowy dworzec, ale jakiś taki kłopot jest. No bo koleja... Jest jakieś opóźnienie. Jak nie śnie. Ja nie powiem, że typowe dla kolei, bo koleje ostatnio w miarę punktualnie jeżdżał, to nie te czasy, co było kiedyś, ale z dworcem jakieś takie opóźnienie jest. Tam na tej tablicy mogłoby tam gdzieś ten rozkład odjazdów. Przyjazdów mogłoby być tam kiedy. No tak, rzeczywiście, witamy. Ale no, pamiętasz ten film, który mówił, jak to kręcono te zdjęcia, skoro zacząłeś o seksmisji, to był też taki film, gdzie koleją szybciej, czy kolej zbliża ludzi. No tak, no nie wiem właśnie, dlaczego takie fatum zawisło nad tą inwestycją, tak już mówiąc poważnie. No mam nadzieję, że kolejarze jakoś przebrną przez ten przetarg, wyłonią wykonawcę i ta budowa ruszy. No ja przypomnę, że tutaj to nie jest takie, może ktoś powie miesiąc, dwa opóźnienia. To jest o tyle istotne, że ta inwestycja ma być realizowana ze środków unijnych. A tak, pieniądze, to nie tylko dworze, bo to tory są też przecież. Też to chodzi głównie o ten układ torowo-peronowy. Obie inwestycje. 200 milionów złotych. Tu jest 200 milionów na stole, a tam jest chyba 76 według szacunku. Jeżeli chodzi o dworzec. Tak, no to zakładamy, no ale obie inwestycje są współfinansowane ze środków unijnych, w związku z tym one mają określony termin przydatności do spożycia, bo to są z poprzedniej perspektywy. Jeżeli ich nie wydatkujemy, nie, wy, nie,
nie rozliczymy w odpowiednim czasie, to może my po prostu część tych pieniędzy będziemy musieli tam potem jakieś kary zapłacić albo zwrócić, jeżeli nie wykorzystamy, ale ja myślę, że te inwestycje dojdą do skutku. W związku z tym ten czas jest tutaj też, gra istotną rolę i chyba kolejarze sobie z tego zdają sprawę. A ja nie wiem, dlaczego te rozstrzygnięcie tych przetargów jest ciągle przekładane. Oni, kolejarze, to tłumaczą tym, że jest tak duże zainteresowanie, że oni ciągle muszą na pytania odpowiadać tych potencjalnych firm. Myślałem, że dziennikarzy. Dziennikarzy to też, bo jak dzwonię, no to wiadomo, że no, dziennikarze się... Ale jest to troszeczkę dziwne, troszeczkę też niepokojące, bo... Tak, bo to odsuwa tę inwestycję i wbicie tej pierwszej łopaty, no i tak wiele osób ma prawo już powątpiewać, czy kiedykolwiek dojdzie do tej inwestycji. To stąd też moje pytanie, bo niektórzy twierdzą, że dworce w takiej formie, w jakiej my znamy, no już przestają być potrzebne, bo za jakiś czas większość ludzi będzie kupowała bilety po prostu smartfonem, przyjedzie na peron, żeby wsiąść do pociągu. No, tak miejsca, teraz jest coraz więcej miejsc po prostu rezerwowanych, są miejscówki, masz swoje miejsce, nie musisz przychodzić godzinę przed odjazdem, nie musisz na coś czekać, ale to jest jak gdyby oczywiście zupełnie inna sytuacja. W przypadku dworca jest jeszcze jedna taka nowa rzecz, mianowicie obok biurowiec przewozów regionalnych, i którego miał kupić prywatny przedsiębiorca, który jest właścicielem byłego dworca PKS-u, ma tam budować wielofunkcyjny kompleks, i kolejarze nagle stwierdzili, że nie sprzedadzą tego i że chcą więcej pieniędzy, tak? Bo tak to tłumaczył, jak zrozumiałem, że po prostu te pieniądze, za które wcześniej chcieli sprzedać, no to chcą więcej. Jak myślisz, dostaną więcej? Nie. Moim zdaniem nie. No, ja to bardzo łatwo wytłumaczyć, ponieważ wtedy, kiedy ta prywatna spółka składała ofertę, ustalano wtedy ten pierwszy. Pierwszą... Żebyśmy wszystkim wiedzieli, to jest ten taki przekrzywiony biurowiec stojący przy dworcu. Żebyśmy Już przekrzywiony? No, niektórzy mówią, że to jest krzywawierz. Kiedyś pisaliśmy o tym, że on się tam parę centymetrów odkształcił od pionu. No, być może dlatego teraz strażacy wyłączyli budynek z eksploatacji. I właśnie chciałem o tym powiedzieć, że co do tych pieniędzy, ja nie sądzę, żeby spółka Polregio uzyskała lepszą cenę niż dwa lata temu za ten budynek, ponieważ wtedy, kiedy ustalano tamtą cenę, budynek był dopuszczony do użytkowania, dziś nie jest dopuszczony do eksploatacji ze względów bezpieczeństwa. Strażacy zakazali użytkowania tego obiektu. Ponadto właścicielem części tego budynku jest ten, kto go chciał kupić. I podtrzymywał tę ofertę. Nie wiem, dlaczego Polregio nie skorzystało z tej oferty. No a ponadto... Żeby było śmieszniej, to część tego budynku jest własnością tej prywatnej firmy. No, też. Dokładnie, to jest 10%, bo to jest 10%. jedno piętro. Mówię. A to był jedyny oferent, który złożył ofertę kupna tego budynku, więc jeżeli ktoś by kupował, no to kupowałby no, nie cały budynek, a tam 90%. Musiałby się jakoś dogadywać, więc to raz. A dwa... Co zrobić z tym budynkiem, jak się go już kupi? Nie wiem, co tam można zrobić. To znaczy, prywatny właściciel wie, co chce tam zbudować, po prostu taki wielofunkcyjny kompleks usługowy. Dokładnie. Z hotelem i to jest niezły pomysł, ale to jakby... No to już tak na marginesie. Tak, ale no to ten, kto chciałby teraz, no to co miałby tam zrobić z tym budynkiem, no? No to jest pytanie do kolejarzy, zostawimy je kolejarzom, no ja może nam powiedzą, no, jak mieliby pomysł na to. Każdy miesiąc to jest, tym bardziej... Nie, no tutaj jest pomijając wszystko inne, to jest, bo, żeby było, znaczy śmieszniej, to właściwie nie jest dobre słowo, ale powiedzmy, żeby było jeszcze śmieszniej, to ten prywatny właściciel miał zgodę na rozbiórkę tego budynku, tak, w sumie. No bo to jest, drodzy Państwo, pomijając wszystko inne, kwestie tego, co tam będzie, kto się z kim nie może zgodzić, ten budynek no, nie jest w najlepszym stanie. On nie jest w najlepszym stanie. Dlatego strażacy nawet zaczął się nadzór budowlany interesować tym budynkiem, no bo on może zagrażać. No, może dojść do takiej sytuacji, że nadzór budowlany wyda decyzję o rozbiórce tego budynku ze względów bezpieczeństwa, bo może zagrażać. Tam ostatnio doszło do jakiejś też awarii, do zalania, no ale to zostawmy. No zobaczymy. Kaloryfery, jest zimno, to kaloryfery pękają wszędzie. Będziemy pilnować i na pewno kiedy już kolejarze, wracając teraz do dworca, kiedy już kolejarze ostatecznie zdecydują o tych terminach, to na pewno o tym poinformujemy. I Andrzeju,
Zadać się pytanie teraz. Tak, bardzo proszę. Takie na sam prawie koniec, chyba że nam coś przyjdzie do głowy jeszcze. Ja je sobie zapisałem. Co byś powiedział, gdybym ja ci powiedział, że ocieplenie klimatu to jest jakaś ścieba? Jeszcze raz mam. Co byś powiedział, gdybym ja ci powiedział, że ocieplenie klimatu to jakaś ściema jest? No, kto wygląda za okno, to się musi trochę dziwić, gdzie jest to ocieplenie klimatu. Co ty byś pomyślał wtedy? No nie wiem. Że mi się coś ociepliło w głowie, czy jak? Nie, no. Wierzysz w ocieplenie klimatu? Mówią, że i ślepej kurze ziarno się trafi. W związku z tym może nam się raz trafiła porządniejsza zima. No nie wiem, drodzy Państwo. Ja może zakończę taką puentą. Jak jest zima, to musi być po prostu zimno. I takie jest odwieczne prawo natury. Kto nie wie, skąd jest ten cytat, kto i dlaczego to mówił, no to, drodzy Państwo, wygooglajcie to sobie. A ja jeszcze na koniec, jeżeli pozwolisz, to chciałbym złożyć małe oświadczenie. Bo o, tego jeszcze nie było. Spotkałem się tu z głosami krytyki, jakobym posiadał tylko jeden sweterek. W związku z tym dzisiaj specjalnie na dowód, że posiadam dwa, nałożyłem ten drugi. I zobaczcie, drodzy Państwo, jeszcze, żeby lepiej wypaść na moim tle, to sobie ubrał jasny. Także... Ale widzicie, drodzy Państwo, no to muszę zapamiętać, a ja muszę też sprawdzić w takim razie, czy nie występowałem w tej marynarce. Ale dobra, to jest w takim razie za tydzień w innych ubraniach. Co tydzień będziemy zmieniali ubrania? No, czy będziemy oko je farbować? Internauty jest. Drodzy Państwo, życzymy Wam naprawdę miłego dnia i trochę uśmiechu.